Kryminatorium. Proponowaliście ostatnio m.in. na Instagramie, abym poruszał więcej polskich spraw. Proszę bardzo, dziś przedstawię zatem historię z Warszawy. Będzie to opowieść o młodym chłopaku, który zszedł na złą drogę i wziął udział w zdarzeniu, w którym mocno ucierpiał funkcjonariusz milicji. Będzie to także opowieść o tym, jak jeden wieczór, jedno bezmyślne zachowanie może odmienić życie wielu osobom. Ja nazywam się Marcin Myszka, a wy słuchacie Kryminatorium, czyli mojego cotygodniowego programu, podcastu o tematyce kryminalnej. Nadaję w każdy poniedziałek na wszystkich aplikacjach podcastowych. Zanim zaczniemy, jeszcze jedna przypominajka. 1 listopada, czyli dziś, zakładając oczywiście, że słuchasz odcinka w dniu premiery, czyli w poniedziałek, na CBS Reality wyemitowany zostanie pierwszy odcinek drugiego sezonu Kryminalnych akt Inspektor Biskupskiej. Prowadząca to była policjantka. W programie przedstawia najciekawsze śledztwa, z którymi musieli zmierzyć się warszawscy policjanci w ciągu ostatnich 20 lat. Na start omówienie sprawy z paroli pod Warszawą. Tam w 2002 roku doszło do strzelaniny pomiędzy policją a gangsterami. Mafia broniła swojego łupu, a mianowicie tira, załadowanego elektronicznym sprzętem o wartości 1 000 000 złotych. To zdarzenie na stałe zapisało się w historii polskich spraw kryminalnych. W tej akcji został zastrzelony policjant. Dlatego też jego koledzy po fachu byli podwójnie zmotywowani, aby to śledztwo jak najszybciej zamknąć i aby poszukiwani zabójcy odpowiedzieli za swój czyn. Ale o całej sprawie wieczorem na CBS Reality. Przypominam, nowe odcinki drugiego sezonu Kryminalnych akt Inspektor Biskupskiej w każdy poniedziałek o 22. Czyli co, otwieramy poniedziałki z podcastem Kryminatorium, a zamykamy poniedziałki z CBS Reality i reportażem o sprawie z Warszawy. Ciekawe połączenie na nadchodzące tygodnie. Polecam. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Ryszard B. Ten pan będzie bohaterem, a raczej antybohaterem dzisiejszej historii. Ryszard urodził się w czasie wojny. W momencie tych tragicznych wydarzeń, o których za chwilę usłyszycie, miał 21 lat. Pochodził z Czerwińska koło Warszawy, ale w latach 50. mieszkał już na Pradze w Warszawie, na ulicy Szanajce. Pewnie znajdzie się jakiś słuchacz, który napisze mi zaraz wiadomość w stylu: hej, nie wierzę, ten gość mieszkał na tej samej ulicy co ja. Wierzcie mi lub nie, ale ja reaguję podobnie, gdy dowiaduję się, że kulisy danej sprawy są mocno związane z moim regionem. Zawsze wywołuje to u mnie emocje i wzmożone zainteresowanie. Wiem, że u wielu z was jest tak samo. Ryszard uczył się w podstawówce przy Ratuszowej 13. W szkole szło mu raczej kiepsko. Sporo wagarował, oceny miał słabe. Jakoś udawało mu się prześlizgiwać z roku na rok, ale gdy skończył 5. klasę, przeniósł się do szkoły dla pracujących. Jednak tam coraz bardziej leciał sobie w kulki. O ile z jego zachowaniem nie było szczególnych problemów i z nauką też sobie jakoś tam radził, no to największy kłopot był z jego nieobecnościami. Z tego powodu po roku został z tej szkoły wyrzucony, więc ostatecznie nie skończył nawet podstawówki. Ryszard na Pradze mieszkał z rodzicami i czworgiem rodzeństwa. Ojciec Ryszarda od ponad 10 lat był zatrudniony w fabryce samochodów osobowych w Żeraniu w charakterze szlifierza. Był dobrym fachowcem o dobrych kwalifikacjach zawodowych. Koleżeński, ofiarny w pracy, zdyscyplinowany. Otaczał opieką i szkolił do zawodu młodych pracowników. Wśród kierownictwa i załogi cieszył się uznaniem i poważaniem. Był tam nawet nagradzany, wiecie, przewodnik pracy, srebrny krzyż zasług i te sprawy. Możemy więc założyć, że ojciec dawał dobre wzorce swoim dzieciom, przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. No nie był to żaden złodziej, morderca czy inny zbir. Zarabiał na życie uczciwie pracując i to potwierdzili jego przełożeni. Jednak swoimi dziećmi to on się specjalnie nie interesował. W dodatku bił swoją żonę i ją zdradzał. Matka też nie była dla Ryszarda dobrym przykładem.
Aniela, bo tak miała na imię ta pani, była trzykrotnie karana za kradzieże lub oszustwa. Zresztą nawet w 1963 roku, kiedy to Ryszard został oskarżony o... No dobra, tego na razie nie będę zdradzać. W każdym razie, gdy w Warszawie głośno było o jego wybryku, o tak to nazwijmy, to Aniela, jego matka, także siedziała wtedy w więzieniu. Odbywała karę 3 lat odsiadki. Ogólnie mówiąc, nie dawała dobrego przykładu swoim dzieciom. Nawet gdy była na wolności, to źle się prowadziła. Przede wszystkim dużo piła, to był największy problem. Pewnie z tego też wynikała część jej wszystkich kłopotów. Nadużywanie alkoholu przecież zawsze prowadzi do nieszczęścia. Ile my znamy takich historii i z życia, i z podcastów, i z książek. Ryszard po skończeniu edukacji także zaczął robotę w tej samej fabryce co ojciec. Jednak nie utrzymał się tam nawet przez pół roku. Zrezygnował. Ale wrócił. Wrócił do tego miejsca 1,5 roku później. Teraz miał być operatorem na zakładzie. I co? I znowu skucha. Co prawda na początku jakoś sobie tam radził. Nie był może idealnym pracownikiem, ale co miał w danym dniu zrobić, no to zrobił. Jednak z miesiąca na miesiąc przykładał się do swojej pracy coraz mniej, aż w końcu ponownie zrezygnował. Już w czasie pracy w fabryce zaczął kombinować na boku. Próbował szukać okazji do szybkiego wzbogacenia się. Coś ukradł, kogoś oszukał, czasami uszło mu to płazem, a innym razem dostał jakąś grzywnę albo niewielki wyrok. Kilka tygodni pracował też na PKS-ie w Warszawie. Nie był kierowcą autobusu, jedynie robotnikiem przeładunkowym. Ale chodził do roboty w kratkę, kiedy mu się chciało, więc w końcu i z tej pracy go zwolnili. Prowadził już wtedy, jakby to nazwać, hulaszczy tryb życia. No imprezowy był po prostu, ale wiecie, w takim negatywnym sensie. Spotykał się z jakimiś szemranymi typami, często byli to przestępcy z warszawskiej Pragi. Nie wracał nocami do domu, rozrabiał w mieście z kumplami. Gdy w międzyczasie znajdował inną pracę, no to zawsze kończyło się tak samo. Przez zbyt częste nieobecności był z niej zwalniany. Ale gdy chciał, to potrafił się jednak zdyscyplinować. Gdy wzięli go do wojska, to tam zachowywał się bez zastrzeżeń. Pomagał nawet kolegom, którzy dopiero co przyjechali do jednostki. Dostał nawet odznakę wzorowego żołnierza. W wojsku doznał jednak kontuzji. Uległ wypadkowi samochodowemu. Sprawa była całkiem poważna, bo przez jakiś czas w związku z tym przebywał w szpitalu. Szwankowało mu lewe kolano. Po tej kontuzji komisja wojskowa uznała, że stan zdrowia Ryszarda nie pozwala, aby skończył służbę. Wysłali go do domu. Po powrocie nie znalazł pracy. Utrzymywał go ojciec. Na 2 dni przed tragicznymi wydarzeniami, o których za chwilę opowiem, Ryszard zaczął chodzić na kurs dla kierowców samochodowych. Niestety tego kursu nigdy nie skończył. Nie zdążył. Ryszard swój wolny czas zazwyczaj spędzał w towarzystwie Tadeusza K. i Jana G. Ten pierwszy spotykał się z jego siostrą, Martą. Ci dwaj mężczyźni byli w jego wieku, poznali się na mieście. Ryszard i Tadeusz dobrze się dogadywali, można nawet powiedzieć, że byli przyjaciółmi. A ich spotkania zazwyczaj wyglądały podobnie. Kręcili się bez celu podzielni, pili alkohol i rozrabiali. Ryszard był 2-krotnie karany. Gdy miał 18 lat, trafił za kratki na 2 miesiące za pobicie. Rok później skazano go na grzywnę za wyłudzenie. Jego najbliżsi kumple też mieli swoje grzechy na sumieniu i nie jeden przestępczy wybryk z wyrokiem na koncie. W takim towarzystwie obracał się Ryszard od najmłodszych lat. 12 października 1963 roku. Ten dzień ekipa kumpli z warszawskiej Pragi zaczęła oczywiście od alkoholu. Tak jak zawsze, pili od rana. Wino, wódka, piwo, wszystko co im wpadło w ręce. Pod wieczór byli już całkiem wstawieni. Chcieli się zabawić, szukali wrażeń, a procenty we krwi sprawiały, że czuli się bardziej odważni i bardziej pewni siebie. Około 20:30 podeszli do kasy kina Mewa w Warszawie. Znajdowało się ono na Pradze, na ulicy Skoczylasa. Dziś to kino już nie istnieje. Zamknięto je pod koniec lat 80. Podobno teraz mieści się tam siedziba banku. Chcieli kupić bilety. To był już ostatni seans.
W dodatku była przecież sobota, dlatego kino było w całości zapełnione. Spóźnili się. Kasjerka odmówiła sprzedaży. Dla Ryszarda i jego kumpli nie starczyło już miejsc. Nie chcą nas wpuścić na seans? Dobra, nie ma sprawy. Zabawimy się inaczej. Pomimo tego, że nie mogli wejść na ten seans, no to z budynku kina nie wyszli. Zostali w poczekalni. Zachowywali się coraz głośniej i coraz gorzej. W końcu wyprosiła ich stamtąd bileterka. Wyszli na zewnątrz, ale nie myśleli nawet o tym, aby tak po prostu odpuścić. Ten wieczór nie mógł się skończyć na tym, że oni spokojnie i grzecznie wrócą do domu. To nie było w ich stylu. Ryszard znalazł na ulicy pod budynkiem duży, ciężki kawałek betonu. Chwycił go w rękę i zaczął grozić, że za chwilę wybije wszystkie szyby. Bileterka znowu musiała zainterweniować. Podeszła do agresywnie zachowującego się mężczyzny i w jakiś sposób przekonała go, aby się w końcu uspokoił. Zabrała mu z ręki ten kawałek betonu. Młodzi mężczyźni jednak wciąż stali na ulicy przed kinem. Byli we trzech. Ryszard, Tadek i Jan. Obok nich stał jeszcze jakiś ich znajomy, który nie będzie mieć większego udziału w tym, co się za chwilę wydarzy. Będzie świadkiem w późniejszym procesie. Nazwijmy go Marian. Mężczyźni zwracali na siebie uwagę. Przeklinali, krzyczeli, popychali się nawzajem. Tę sytuację zauważył Stanisław. Był milicjantem. Pojawił się w tym miejscu przypadkowo. Załatwiał tam jakieś służbowe sprawy z kierownikiem administracyjnym kina. Gdy wychodził z budynku, zauważył, że ci młodzi ludzie no jednak pozwalają sobie chyba na zbyt wiele. Postanowił ich uspokoić. W końcu był milicjantem. Taka była jego praca. Podszedł do nich i zażądał, aby się wylegitymowali. Szczególnie upatrzył sobie Tadeusza. Może to on zachowywał się najgłośniej? Może sprawiał wrażenie największego cwaniaka? Chociaż szefem bandy był raczej Ryszard, był najsilniejszy, najlepiej zbudowany, umiał się bić, bo kiedyś trenował boks. Milicjant może kojarzył jednak Tadeusza z innych wybryków, może w jakiś sposób kiedyś zaszedł mu za skórę i dlatego naciskał z tym legitymowaniem szczególnie właśnie na niego. Ryszard w tym czasie powoli zaczął przygotowywać się już do ataku. Chciał pomóc swojemu kumplowi. W dodatku ten milicjant zdążył go już solidnie zdenerwować. Młody warszawiak spojrzał już na kawałek betonu, którym za chwilę będzie chciał się posłużyć. Tadeusz z kolei cały czas stawiał opór milicjantowi. Odmówił pokazania dokumentu. Funkcjonariusz nie mógł dać za wygraną. Musiał jakoś zareagować. Chwycił więc mocno Tadeusza za rękę i zaczął go ze sobą ciągnąć w kierunku poczekalni w kinie. Pewnie chciał stamtąd zadzwonić po kolegów, po posiłki, aby odwieźć tego młodego awanturnika do komisariatu. Ryszard przystąpił do ataku. Wykorzystując napiętą sytuację, niepostrzeżenie chwycił za kamień, podszedł do milicjanta i uderzył go prosto w głowę. Cios był tak silny, że zaatakowany od razu upadł na ziemię i stracił przytomność. Wtedy mogli się jeszcze wycofać. Zamiast wziąć nogi za pas, zaczęli jednak kopać leżącego na ziemi Stanisława, a kopali we trzech. Co więcej, celowali głównie w głowę. Ten czwarty gość, tego, którego nazwaliśmy Marian, tylko się temu przyglądał. Tę sytuację zobaczył inny milicjant. Stał około 200 metrów dalej. Nie wiedział pewnie, jaki jest powód sprzeczki i nie wiedział, że ofiarą napaści był jego kolega po fachu. Pobiegł w kierunku bijących się mężczyzn, chciał interweniować. Zbliżającego się milicjanta zauważył Marian. On nie brał udziału w kopaniu leżącego mężczyzny, stał tylko obok i obserwował, ale w odpowiednim momencie ostrzegł swoich znajomych. Chłopaki, biegnie kolejny gliniarz, zmywajmy się stąd. Po czym sam rzucił się do ucieczki. Za nim pobiegła reszta. Na odchodne Ryszard rzucił jeszcze w leżącego Stanisława kawałkiem betonu, który trzymał w ręce i którym wcześniej go zaatakował. Milicjant próbował ich złapać, ale mieli nad nim przewagę odległości. W dodatku byli młodsi, bardziej wysportowani. Bójka, w której przed chwilą uczestniczyli, dodała im adrenalinę. Ryszard, uciekając, potknął się jeszcze, ale szybko wstał i wskoczył w pobliskie krzaki, a razem z nim zanurkowali tam jego kompanii. Milicjant zrezygnował z pościgu i wrócił do rannego mężczyzny. Chciał mu pomóc. Zdał sobie sprawę, że ten mocno ucierpiał. Po przeciwnej stronie ulicy znajdowało się pogotowie ratunkowe. Pobiegł więc tam, aby wezwać lekarza.
W tym czasie przypadkowi obserwatorzy całego zajścia przenieśli Stanisława do poczekalni kina. Tam milicjant czekał na ratunek. Chwilę później został przewieziony na oddział kliniczny. W szpitalu rozpoznano u Stanisława złamanie podstawy czaszki z następowym wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, wstrząs i stłuczenie mózgu, niedomogę dolnej gałązki nerwu twarzowego prawego i prawej kończyny górnej. Miał objawy wylewu krwi do mózgu przy równoczesnych licznych otarciach naskórka i krwawych wylewach w obrębie twarzy, szyi, kończyn dolnych i okolicy biodrowej. No, nie brzmi to optymistycznie. Jak sami słyszycie, stan tego zaatakowanego milicjanta był bardzo, bardzo poważny. Oprawcy nie mieli litości. Gdyby nie pomoc innego milicjanta, no to prawdopodobnie skatowaliby tego człowieka na śmierć. Lekarz, który przyjął na oddział Stanisława, opowiedział później, że on w każdej chwili mógł umrzeć. To była prawdziwa walka o życie. Odzyskał przytomność dopiero po 17 dniach, ale specjaliści zgodnie twierdzili, że będzie wychodzić z tego jeszcze przez kilka miesięcy, a nawet rok. I nigdy nie wróci już do pełnej sprawności. Groziło mu trwałe kalectwo. Lekarze sugerowali, że nie wróci do służby. Trudno powiedzieć, które ciosy były tymi najgroźniejszymi. Złamanie podstawy czaszki na pewno było spowodowane silnym uderzeniem. Mógł to być jakiś ciężki przedmiot trzymany w ręku, ale również dobrze mogło być to następstwo kopania leżącego mężczyzny. Za złamanie kości skalistej na pewno odpowiadało uderzenie kamieniem, ale myślę, że wszystkie uderzenia przyczyniły się do tego, że pan Stanisław pozostanie kaleką. Jego stan po pobiciu w każdej chwili groził zajściem śmiertelnym. Mieliśmy wiele szczęścia, że udało nam się go odratować i przeżył. Ustalenie, jakie ciosy okazało się najbardziej dotkliwe, było ważne dla śledztwa. W końcu w ataku brało udział 3 mężczyzn. Kto ponosił największą winę? Czy któryś z nich był bardziej agresywny od reszty? Opinia lekarzy pozwalała przypuszczać, że to jednak te pierwsze uderzenia kawałkiem betonu były kluczowe, a cała reszta dopełniała to nieszczęście. Gdy Stanisław w szpitalu walczył o życie, milicja szukała już sprawców tego napadu. Młodzi bandyci po ucieczce spod kina Mewa wrócili do domu i położyli się spać. Kolejnego dnia spotkali się w trójkę. Kumple przyszli do Ryszarda do domu, oczywiście z 0,5 litrem wódki, a jakżeby inaczej. W końcu mieli do obgadania ważny temat. Tadeusz i Jan namawiali Ryśka do wyjazdu z Warszawy. Wiedzieli, że milicja szuka sprawców pobicia i najprawdopodobniej w końcu trafią na ich trop. Ryszard nie zdecydował się jednak na ucieczkę ze stolicy. Przez 2 następne dni włóczył się bez celu po ulicach miasta. Był w złym stanie psychicznym. W tym czasie nic nie jadł. Szybko ustalono, kto stał za pobiciem. W końcu banda tych awanturników była dosyć znana w całej okolicy. Do zatrzymania doszło już 2 dni po ataku. Ryszard szedł wtedy ulicą razem ze swoim kolegą. Został aresztowany. Ci dwaj pozostali także trafili w ręce milicjantów. Ryszard na przesłuchaniu próbował się wybielić. Przyznaję się, uderzyłem tego milicjanta, ale zrobiłem to ręką. Zadałem cios pięścią w twarz i on się wtedy przewrócił. Nie, na pewno go później nie kopałem. Nikt z nas go nie kopał. To było tylko jedno uderzenie, zapewniam. No chyba nikogo to nie dziwi. Mało który przestępca po aresztowaniu ma na tyle odwagi, aby opowiedzieć całą prawdę ze szczegółami. Ryszard wiedział, co mu grozi. Był podejrzany o usiłowanie zabójstwa milicjanta. Z czasem zaczął lekko modyfikować swoje wyjaśnienia. Kopali go Tadeusz i Jan. Kopali go po głowie i po całym ciele. Podtrzymuję, że ja zaatakowałem go pięścią, ale nie uderzyłem go żadnym kamieniem w głowę. To jest nieprawda. Tego wieczoru w ogóle nie miałem żadnego kamienia czy kawałka betonu w ręce. Tłumaczył, że to wszystko przez alkohol, że był pijany, że wypili tego wieczoru zbyt dużo. Jego dwaj kumple, Tadeusz i Jan, także szli w zaparte. Obarczali winą siebie nawzajem. Całą sytuację widziały w miarę dokładnie 2 osoby, a przynajmniej te osoby zeznawały na późniejszym procesie.
Głównym świadkiem był Marian, czyli ten gość, który ostrzegł napastników o zbliżającym się, biegnącym w ich kierunku milicjancie, i wersja zdarzeń przedstawiona właśnie przez tego milicjanta także pomogła w ustaleniu faktycznych okoliczności tego wieczoru. W trakcie późniejszej rozprawy sądowej Ryszard wyznał: po aresztowaniu Tadeusz nakłaniał mnie, abym wziął całą winę na siebie, bo on chce się przecież ożenić z moją siostrą Martą. Obiecywał, że będą mi przysyłać paczki do więzienia. Tadeusz temu nie zaprzeczył. Dodał też, że Ryszard na dzielnicy był postrachem nawet dla niego i innych kolegów z dzielnicy. Był agresywny nawet w stosunku do osób, które znał. Był silnym mężczyzną, uprawiał boks. Potrafił przyłożyć celnie i mocno. Na Pradze to właściwie wszyscy, którzy go znali, wiedzieli, że lepiej z nim nie zadzierać. Ryszard brał najaktywniejszy udział w napadzie na milicjanta, był niewątpliwie inicjatorem tegoż napadu, a o specjalnym nasileniu jego przestępczej woli świadczy też fakt, że uciekając z miejsca zajścia, rzucił on jeszcze kawałkiem betonu w leżącego na bruku ciężko pobitego Stanisława. Taką wersję przyjął sąd, który za ten czyn wymierzył Ryszardowi najwyższy wymiar kary. Skazał go na śmierć. Z kolei Tadeusz usłyszał wyrok dożywotniego więzienia, a ten trzeci, Jan, tylko 10 lat. Tutaj warto dodać jeszcze, że proces odbywał się w trybie doraźnym, czyli wszystko przebiegało o wiele, wiele szybciej niż normalnie. Wiecie pewnie, ile zazwyczaj trwa proces. Mnóstwo rozpraw, ciągnie się to niekiedy latami. Tutaj dla przykładu wyglądało to tak. 12 października doszło do całego zajścia, do pobicia milicjanta. Dwa dni później sprawcy byli już w rękach milicji, a 16 listopada, czyli zaledwie miesiąc później, już zapadł wyrok skazujący. No, niezłe tempo, co? Na tym pośpiechu często cierpieli oskarżeni. Nie mieli wystarczająco wiele czasu na przygotowanie obrony. Nie przesłuchiwano wszystkich świadków, nie przeprowadzano badań psychiatrycznych i psychologicznych. Po prostu ekspresowe tempo, im szybciej, tym lepiej. I w takich okolicznościach zapadł też ten wyrok, a właściwie wyroki, bo na ławie oskarżonych zasiadało przecież trzech mężczyzn. Ryszard próbował wpłynąć na swój los. W końcu mógł zostać ułaskawiony przez Radę Państwa i wiązał z tym wielkie nadzieje. Napisał podanie z prośbą o ułaskawienie. Podobną prośbę wysłał także do Rady Państwa jego ojciec. Sprawa pobicia milicjanta musiała odbić się w stolicy dużym echem. Często mówiono o tym w radiu. Możliwe nawet, że rozprawa była też w radiu transmitowana, albo przynajmniej puszczano jej fragmenty. W związku z tym do przewodniczącego Rady Państwa wpływały też pisma od osób, które nie były w żaden sposób spokrewnione z Ryszardem. Nawet go nie znały, nie widziały go nigdy na oczy. Jednak pomimo tego prosiło o zmianę wyroku. O całej sprawie wiedzieli oni właśnie z radiowych doniesień. Nie mieściło im się w głowie, że ten młody mężczyzna, bo w trakcie procesu, no to Ryszard miał przecież zaledwie 21 lat, zostanie wysłany na szubienicę. Pamiętajmy też, że był sądzony za usiłowanie zabójstwa, nie za zabójstwo. Milicjant przeżył, został kaleką, ale przeżył. Posłuchajcie fragmentu jednej z próśb, która wpłynęła do przewodniczącego. Słysząc bez przerwy jęk rozpaczy młodego 21-letniego człowieka, który przy odczytywaniu wyroku śmierci słyszałam przez radio, nie mam spokoju i uważam, że ten wydany wyrok jest wyjątkowo surowy i moim zdaniem niesprawiedliwy. Zwracam się przeto z gorącą prośbą do pana przewodniczącego Rady Państwa o skorzystanie z przysługującego mu prawa łaski i darowanie życia młodemu oskarżonemu ze zmianą na długoletnie więzienie. Oczywiście prośba była w kolejnych akapitach dokładnie uargumentowana. Być może te listy pisane przez społeczeństwo też miały później jakiś wpływ na ostateczną decyzję. Stan psychiczny Ryszarda z każdym tygodniem się pogarszał. Wyobraźcie sobie tylko, jakie to musiało być straszne. Siedzisz w ciemnej, zimnej celi, wiesz, że czeka cię śmierć, ale nie wiesz, kiedy ona dokładnie nastąpi. Ta świadomość, że kat może przyjść o każdej porze dnia i nocy, że wyciągną cię z celi pod błahym pretekstem, nie powiedzą od razu, o co chodzi. Dopiero po chwili zorientujesz się, że idziesz pod stryczek, na spotkanie z katem. Ach, aż mam dreszcze, jak o tym opowiadam. A co dopiero przeżyć taką sytuację?
Dlatego też w wielu publikacjach przewija się opinia, że to nie proces sądowy był najgorszy, że nie wyrok skazujący, tylko właśnie to czekanie na śmierć, że to była tak naprawdę najgorsza możliwa kara dla skazańca. Niektórzy woleliby pewnie od razu zostać wysłani na szubienicę, jeszcze tego samego dnia, kiedy tylko usłyszeli ten wyrok. Tutaj małe wtrącenie. Sporo o karze śmierci, o tym jak wyglądało to w czasach PRL-u, opowiadam w moim audioserialu. Rozpruwacz z Bydgoszczy, tak się nazywa ta seria. Ostatni odcinek prawie w całości dotyczy właśnie procedury związanej z wykonywaniem wyroku. Link do zakupu serialu znajdziecie w opisie tego materiału. Wracając jednak do tematu z Warszawy. Jaki nastrój miał Ryszard czekając na śmierć? Posłuchajcie opinii na jego temat, którą wydali pracownicy więzienia. Zachowanie Ryszarda w więzieniu określamy jako wzorowe. Jednak od chwili wydania wyroku dało się zaobserwować u niego duże przygnębienie. Płacze on często, nie bierze udziału w rozmowach, spędza czas przeważnie w samotności. Jest więźniem bardzo spokojnym. Ostatecznie Ryszard nie został powieszony. Zmieniono mu wyrok z kary śmierci na dożywotnie więzienie. Ta decyzja zapadła na początku stycznia w 1964 roku. Zmniejszono mu też karę utraty praw publicznych i honorowych z dożywotniego na 5-letni okres. Darowano mu życie. Chciałbym zobaczyć reakcję Ryszarda na tę wiadomość. Jego błagania zostały wysłuchane, ależ to mogła być filmowa scena. Wyobrażacie to sobie? Właściwie rzadko mówi się o sprawach, w których Rada Państwa skorzystała z prawa łaski. To nie zdarzało się często, ale jest kilka ciekawych przypadków i dziś poznaliście historię jednego z nich. Być może w nadchodzących tygodniach opowiem o kolejnych. A co działo się z Ryszardem później? Niestety, nie mam zielonego pojęcia. Do takich informacji nie udało mi się dotrzeć. Ciekawi mnie też, jak ułożyło się życie tych dwóch pozostałych kompanów od Kieliszka i Rozbojów. Czy Tadeusz rzeczywiście resztę życia spędził za kratkami? Czy Jan po odsiadce, gdy wyszedł już na wolność, to zmienił swoje zachowanie? Czy kontynuował przestępczą działalność? A może mimo wszystko wzięła później ślub z Tadeuszem? Może do całej ceremonii doszło w zakładzie karnym? W końcu taki mieli plan, chcieli się przecież pobrać. Widzicie, każda historia ma jakieś niedopowiedzenia. Kto wie, może kiedyś uda się otworzyć te akta tajemnic i dodać kilka szczegółów do tej sprawy. Jeśli wiecie coś na ten temat, oczywiście piszcie. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie odcinka, ale poczekajcie, nie wyłączajcie jeszcze aplikacji. Chcę wam też przypomnieć, że w poniedziałki możecie oglądać nowe odcinki Kryminalnych Akt Inspektor Biskupstwa. To naprawdę udana seria, z której poznacie szczegóły głośnych zbrodni, jakie miały miejsce w stolicy w ciągu ostatnich 20 lat. W tym programie najlepsze jest to, że o śledztwach opowiadają osoby, które były w te śledztwa zaangażowane, czyli policjanci, biegli, technicy kryminalistyki. Mnóstwo policyjnej wiedzy i ciekawych anegdot. Takie opowieści często rzucają zupełnie nowe światło na z pozoru znaną historię. Nowe odcinki Kryminalnych Akt Inspektor Biskupskiej w poniedziałki o 22 na CBS Reality. 1 listopada zaczynamy odcinkiem o strzelaninie w Parolach, w trakcie której zginął policjant. Bardzo ciekawa historia. Zachęcam do włączenia wieczorem CBS Reality. A my słyszymy się już za tydzień. W kolejny poniedziałek posłuchacie o innej sprawie z Warszawy. Do usłyszenia. Odcinek powstał na podstawie informacji znalezionych w uzasadnieniu wyroku do tej sprawy. Niektóre dane występujących w historii osób i okoliczności zostały zmienione. Ten materiał powstał przy współpracy z kanałem telewizyjnym CBS Reality.